Zobaczcie, jak regenerujemy klucz samochodowy. Pierwszym krokiem jest otwarcie obudowy i demontaż płytki elektronicznej klucza. Nanosimy topnik kalafoniowy, który poprawia jakość lutowania. Odlutowujemy wszystkie zużyte podzespoły. Nanosimy topnik kalafoniowy, który poprawia jakość lutowania. Wlutowujemy nowe elementy pilota. Sprawdzamy, czy elektronika działa poprawnie. Wykonujemy mycie płytki w alkoholu izopropylowym. Elektronikę klucza suszymy gorącym powietrzem. Elektronikę montujemy w obudowie. Zatrzaskujemy obudowę klucza. Sprawdzamy, czy klot się rozkłada. Dokręcamy śrubkę obudowy. Baterię wymieniamy na nową. Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do oglądania kolejnego materiału wideo.